Siemano, witam was w kolejnym odcinku z CSGO Skinsa. Dzisiaj będziemy sobie tutaj na materiale tworzyć bitewki ze skrzynkami w trybie Jester. Na ten odcinek mamy 3219 zł, także za chwilkę przejdziemy sobie do tworzenia pierwszych bitew. Na początku jeszcze tylko muszę wam przypomnieć o tym plusie. Tutaj możecie skorzystać sobie z kodu Ivero i odebrać fajne bonusy. Jeżeli jeszcze nigdy nie używaliście kodu na tej stronie, to dostaniecie z tym kodem darmowe 2 zł i 10 groszy na pierwszą skrzynkę. A jeśli już używaliście i za każdym razem, kiedy będziecie używać ten kod, no to dostajecie 10% bonusu do depozytu. No gdybyście sobie coś wpłacali, to tutaj po lewej stronie są wszystkie metody płatności, możecie sobie nawet w skinach coś tutaj wpłacić, czy tam w innych metodach i wtedy z tym kodzikiem dostajecie plus 10%. Także polecam sobie skorzystać. No i co? Klikamy sobie case batelki, nowa bitwa i dodaj skrzynkę. Trzy proste kroki. Także bierzemy sobie może na sam początek te skrzynki low case. Tutaj w trybie Jester 8-19, no w sumie powiem wam, że bardzo tanio. Myślałem, że będzie troszkę więcej ta skrzynka kosztowała w trybie Jester. To może troszkę z droższymi sobie polećmy, ale te wziąłem 3, tak na próbę. USP Glock case, tutaj już 118 zł, no to już jest ciekawiej, ewidentnie. I Neona może sobie wrzućmy w trybie Jester, coś takiego. 849 zł mamy, słuchajcie, 11 skrzynek w pierwszej bitwie, także ją sobie tworzymy i tutaj dodajemy bota, weźmy sobie bota Adriana, pierwszy lepszy, rozpoczyna nam się bitwa. Trzymajcie kciuki, żeby tutaj była wygrana na sam początek. Dostajemy USP Cortexa za 21 zł. Skrzynka kosztuje 8,19. Teraz Famasik 13 ziko, no też fajnie patrząc na to, co tutaj botowi dropi. Następny Famas, 7 ziko. No, zobaczcie, jaka przewaga nad botem. Bardzo ładnie z tych pierwszych tanich skrzynek. Ale wiadomo, teraz te droższe będą najważniejsze. I tutaj bot praktycznie tą jedną droższą skrzynką już wyszedł sobie na prowadzenie. A teraz już chyba nawet wyjdzie. No dokładnie, 56 do 44. Kolejna skrzynka USP i Glock. No i kurczę, nie mamy tutaj farta, wam powiem. Bardzo słabe skiny nam lecą. No dobra, teraz jednak mamy farta. USP Print Stream za 312 zł tutaj wypada. To mi się podoba, bardzo dobry skin. Teraz lecimy sobie jeszcze z tymi neon case'ami. Jestem ciekaw, co tutaj będzie dropiło. Jest gloczek, ok. Dwie ostatnie skrzynki. No wina raczej, słuchajcie, będziemy mieli, ale niestety bez profitu na to się zanosi, no bo słabe tutaj skiny trochę podropiły. O, teraz pod koniec już troszkę lepiej. Dobra, czyli mamy 579 zł z tej wygranej bitwy. Tworzymy sobie tutaj, słuchajcie, następną i bierzemy kolejne skrzynki ninja, niech będzie może jedna. 419, no tutaj dosyć drogo. Weźmy sobie też striking ninja. Tutaj będzie w trybie boost 470, no grube te skrzyneczki. Lovely case 1260, normalnie kosztuje to w trybie Jester ile? 267, no to też sobie wrzucimy. I jeszcze tego survivala jednego, czyli 1409 zł. Teraz taka druga bitwa na 4 skrzynki, także dosyć szybko się tutaj ta bitewka potoczy. No i miejmy nadzieję, że będzie tutaj kolejny win. Bierzemy sobie kolejnego bota, Alexa tym razem. Rozpoczyna nam się bitwa od skrzynki ninja. Tutaj dostajemy taką M-kę za 26 ziko, no skrzynka kosztowała 400, więc powiem wam, że słabo. Tutaj taki Scar, no też słabo, 53 zł do 92. Lovely case, daje nam WP Wildfire przynajmniej, no to już trochę lepiej. I teraz jeszcze ten survival, zobaczmy, co z survivala poleci. Okej, okej, bot dostał kosę, no i słuchajcie, bitewka jest przegrana. No tutaj 1218 zł bot dostał. My tworzymy sobie kolejną bitwę. Weźmy sobie teraz może troszkę tańszych skrzynek, jak na przykład Ember, 120 zł. To też nie jest aż tak bardzo tania. To może Rust Case'y, 92 zł, no to już troszkę lepiej, 491. Ultra Case'a też sobie wrzućmy, Medium Case może też być, jak najbardziej, 908 zł. Jeszcze jedną skrzynkę jakąś będziemy mogli sobie tutaj wrzucić. No i to już będzie bitewka, słuchajcie, all in, za wszystko co mamy. 972, czyli 13 skrzynek teraz przed nami. Miejmy nadzieję, że ta 13 nie będzie pechowa i że tutaj będzie dla nas wygrana. Trzecia bitwa w tym materiale i to już jest ostatnia bitewka. Bierzemy sobie tutaj, no tak może lecimy po kolei, więc niech będzie teraz ten bot Michael. Rozpoczyna nam się ostatnia bitwa. Zaczynamy sobie od takiego teka za 42 grosze. No okej, okay, no słabiutko fest. Teraz 3,95 mamy, bot ma już 50 zł.
No dobra, kałaszek nam trochę zwróci i to nawet dużo, 126 zł, fajnie. Następny Rust. Tutaj no tylko USP za 3,44. Dla bota MK Baskill wypadła. Tutaj mamy MK Leaded Glass, 23 zł. 153 do 137. No i kosa dla bota, no co jest? Good Knife Slaughter taki ładny wypadł. Czy my będziemy mieli jeszcze tutaj jakiegoś farta w tej bitwie? No to nie wiem. 900 zł przewagi po stronie bota. Powiem wam, że może być ciężko. Medium case'y, no tutaj możemy maksymalnie trafić AWP Asimov, co i tak nawet by nam nie dało przewagi nad botem. A tutaj z kolei 166 zł maksymalnie możemy wygrać. Nie, no dobra, to już jesteśmy skreśleni. Już nie mamy żadnych szans, żeby tą bitwę wygrać. Możemy tylko sobie tak do końca ją po prostu obejrzeć. Tutaj wlepka za złotóweczkę. Następna, przedostatnia skrzynka daje nam taką wlepę za 6,26. No i ostatnia skrzynka. Patrzymy. Coś takiego. 5,42. No dobra, słuchajcie, bitwa przegrana niestety. Także zobaczmy, ile z tego materiału mamy w tym momencie. No tylko 579 zł niestety. Niestety tylko jedna bitwa była tutaj wygrana, dlatego jesteśmy troszkę na minus. Troszkę to w sumie mało powiedziane, no ale dużo na minus jesteśmy. No ale nic, czasami tak jest. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli ten materiał wam się spodobał. Ja się już z wami żegnam i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!